No i tak jak mówiłem, 8 minut równo nagrywa mój telefon. Ja tego nie ustawiałem, kurde, słuchajcie, ja tego w ogóle nie ustawiałem. Nie wiem, dlaczego tak wyszło. Tak nagrywa 8 minut, żeby akurat reklamy wchodziły, bez kitu, normalnie ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jakim cudem tak to się stało, ale się stało, dobra, mniejsza większość. Jest jak jest, ja muszę patrzeć na czas, ile czasu on nagrywa. I co ja chciałem powiedzieć? Idziemy. Całej drogi wam nie będę chyba pokazywał, bo trochę to bez sensu. Teraz trochę pogadam, potem się spotkamy. To i tak będą już dwa filmy po 8 minut. To jak widzicie, pustki na ulicach, za dużego ruchu nie ma. Pustki na ulicach, niedziela jak zwykle. Przy niedzieli i przy późnej sobocie to w Suwałkach zawsze jest mały ruch. Można jechać sobie na spokojnie. Żadne korki, żadne stanie w tłoku, żadne przepychanie się. O, a jak ładnie. No, przypasiło, pięknie. Także, mówiłem o tym, że miałem te kurde. No, każdy chyba każdy ma jakieś gorsze i lepsze dni, no. Ale kurde, ładnie się zresetowałem. Właśnie, jednak te spacery, kurde, trochę pomagają, żeby zresetować łeb, żeby tam nie brać do bani, kurwa. Nie brać do bani, iść swoją drogą i tam nie patrzeć na nic. O Jezus, no już wiedziałem, kurde. I tak jest najlepiej, kurczę. Co ma być, to będzie, jak to się mówi. Co ma być, to będzie. Zawsze i wszędzie. Widzicie, jak puściutko? Oby tylko nie runęło. Kurczę. A zimno jest, oczywiście jest zimno, jak to zwykle już i będę 100 razy powtarzał i rzekał. Jest zimno, było zimno, będzie zimno, kurwa, i tak do zajebania aż do czerwca. Potem 3 miesiące ciepła i potem znowu będzie zimno. I tak w chuj, w dupę, kurwa. Bo inaczej nie mogę powiedzieć. I tak, kurwa, trzeba żyć. Niestety. Na jaki kraj, taki kram, kurwa. Czasami to mam ochotę są po prostu wyjechać. Żeby, powiem wam, żeby naprawdę było mi stać się utrzymać w takich Włoszech, tą kurwa naprawdę zaryzykował. Wsiadł w tą Skodę, pojechał na miesiąc i tam siedział. Nie wiem, kurde, jakbym tutaj... Ciężko by było mi to pogodzić z rodzinką, bo się rodzinka by wkurzyła, ale żebym miał taką opcję, to mi zabrał całą trójkę ze sobą łącznie. Trójkę, kurde, bym zabrał w chuj, byśmy tam siedzieli miesiąc. Spał w tym samochodzie, pod samochodem, gdziekolwiek. Przynajmniej miałbym ciepło, słońce i nie musiałbym się bujać. Miałem jej narzekać i narzekam. Widzicie, tak to jestem. Widzieliście? Pan w czapce i w zimowej kurce, kurwa. A we Włoszech, kurwa, w krótkim rękawku. Ja pierdolę, nie mogę. Tyle mam do powiedzenia chyba. Włączyłbym muzykę, ale kurwa, z kolei jak włączy muzykę, to przecież wiadomo, co będzie. I tak naprawdę z moim okiem obserwując, nic się dzieje. No co to? Szkolna jak szkolna, paczki lecą strumieniami, bym powiedział nawet. Lecą strumieniami. Niemiecki się pojawił. Gremek czy wytrzyma? Gremek nie pójdzie z tej chaty, kurwa, on nie głupi. On dobrze wie, że jak pójdzie z chaty, to się paczuszki skończą, wszystko się skończy. Trzeba będzie kanalik otwierać, albo i nie. Gremek się stamtąd nie zerwie, żeby go tam Konon, kurwa, dubskiem po mordzie bił. On nie taki głupi, wierzcie mi. To nie jest taki ochlejtus i pijaczyna, jak czy tam narkoman, nie? Nie ma szans, żeby się, kurwa, Gremek stamtąd zerwał.
więc mówię, nic więcej tam nie upatrzyłem. Nic więcej nie upatrzyłem. Pusta to. Pusta. Pewnie zajadę do tych Aten. Okaże się, że plaża dupowata i że gdzie na niej jest. Ale nagramy, dobra, zobaczymy. Damy szansę. Pewnie oprócz kapsli i zawleczek nic nie będzie. No ale zobaczymy, tą plażę, jak ona wygląda, no. Na kanał kiblowy wczoraj film też poszedł jeden. Muszę się po prostu, wiecie, rozruszać. Ja doszedłem do tego wniosku, że muszę się rozruszać. Muszę wpaść w ten tryb codziennego nagrywania, gdzieś tam wyjeżdżania, kombinowania, no bo kurde, ja skisnę w tej chacie. Skisnę, po prostu skisnę. Kurde. Skisnę i kurwa, i tyle z tego będzie. A ja lubię czuć wolność, lubię czuć, kurde, ten smak przygody. O, już będzie teraz odliczanie. No i co, i trzeba będzie zaraz wyłączyć kamerę. Z kamerą, to wiecie, bym był miliarderem, kurwa. Byłbym miliarderem, gdybym był policjantem. Bym stanął z kamerą w krzakach.